Najmłodszy zespół i największa niespodzianka tegorocznego turnieju. Sukces bez precedensu w całej dotychczasowej historii naszego piłkarstwa. Trzecie miejsce wśród najlepszych na świecie, zdobyte po brawurowych zwycięstwach puchar i srebrny medal. Ja byłem wtedy w Białymstoku. Ja wtedy uczyłem się w szkole muzycznej i byłem w Białymstoku. Mieszkałem u swojej ciotki na ulicy Nowotki. Tak to się nazywało. Pamiętam, że ten pierwszy mecz, który widziałem, czyli mecz z Argentyną, który tam grali, już nie mówię o tych wcześniejszych sparingach, bo one nie za dobrze wychodziły. Natomiast mecz z Argentyną wygrany 3-2 i po prostu w takich... Ja nagle jakby taki... Poczułem taki świeży powiew, że coś ważnego się wydarzyło. Po prostu wyczuwałem już wtedy. Ja chciałbym Deynie, a poprzez niego wam wszystkim podziękować, towarzysze, za skromność. Ja osobiście przeżyłem wiele kapitanów reprezentacji. Mógłbym wymieniać w 8. W poszczególnych latach reprezentacji. Kazimierz Deyna był kapitanem reprezentacji wyjątkowym. On miał swój autorytet, on miał jednak swój posłuch wśród zawodników. Kazimierz Deyna był szanowany przez ogół publiczności poza Stadionem Śląskim, gdzie miał pecha, bo tam troszeczkę była ta troszkę zazdrość. Legia, Ruch Chorzów, Górnik. Więc publika trochę do niego podchodziła z taką, można powiedzieć, nieufnością. Niemniej jednak on jako kapitan spełniał te warunki, można powiedzieć, fenomenalnie, fantastycznie. Podziwiały nasz zespół miliony widzów na 5 kontynentach, ale najgorętsza atmosfera w Warszawie. Przejazd ulicami miasta, które umie okazywać swoją sympatię. Wtedy ja pamiętam, że po prostu to było koniec. Po prostu wymierały miasta, stawały tramwaje, nie działo się nic. Po prostu wszyscy oglądali gdzie mogli i może dzięki, może to nie to słowo, ale ta komuna i ten czas powodował, że ludzie mieli, to była strasznie ważna rozrywka. Dla tych ludzi to było takie okno na świat, dla nas wszystkich, dla mnie, że nagle ogrywamy jakichś mega gwiazdorów, jakichś ludzi typu Mario Kempes i tak dalej, że ogrywamy, że w ogóle wygrywamy z Włochami, gdzie Mazzola, gdzie Bonisenia i tak dalej, wielcy piłkarze, Gianni Rivera i tak dalej. I oni przegrywają z Polakami i to w taki sposób, że w ogóle nie ma dyskusji, więc to dla nas wszystkich wtedy był... Kompletnie nikt nie myślał o tym, że kiedykolwiek komuna upadnie, po prostu było tak jak było, ale patrzyliśmy na to, tak mi się wydaje, z wielką radością i z wielką nadzieją i w zasadzie żyliśmy tą piłką, ona była taka naprawdę, że wszyscy byli w tej piłce. Bohaterowie są zmęczeni i zaskoczeni. W przyszłości trener Górski będzie musiał przygotować swój zespół także do spotkania z kibicami. Przecież wiadomo, że była jedna telewizja, był jeden kanał, jedna transmisja, jeden redaktor praktycznie. Ciszewski, który robił to w sposób fenomenalny, nie ma co ukrywać. On współżył z zawodnikami, miał ogromne doświadczenie, ogromną wiedzę, świetne reprezentacje komentował, ale też miał to szczęście, że były tak wspaniałe wyniki, więc wtedy automatycznie komentarz był prostszy, bardziej radosny, można powiedzieć, niż dzisiaj. Do dzisiaj sobie to oglądam, w telewizji można to zobaczyć coraz te mecze i z Mistrzostw Świata i wcześniejsze i z Olimpiady, więc czy z Wembley i tak dalej, coraz są powtarzane, więc ja z przyjemnością to oglądam. Moje dzieci, 2 chłopaków małych, bliźniaków, więc mówią: tato, co ten pan jakoś tak dziwnie mówi? Ten pan mówi bardzo mądrze. Teraz rzadko kto tak mówi. Oni, no jakoś tak dziwnie, bo przyzwyczaili się do współczesnej narracji i tak dalej, więc często pytają, czemu oni tak jakoś wolno grają, czemu ich nikt nie atakuje. No i oczywiście znają piosenkę o Kazimierzu Deynie, więc mówią: pokaż tego Kazimierza Deynę, który, och, to ten. Więc no to wspaniałe rzeczy, no wspaniała historia i fajnie to nawet ja akurat pokazuję swoim dzieciakom, że wtedy byłem bardzo młodym chłopakiem i to byli moi idole. Sukces, na który złożyły się ambicja i praca. wysokie uznanie znawców i entuzjastów piłki nożnej. Jest ich w Polsce po ostatnich występach naszych reprezentantów około 34 milionów.